Hej, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie i zapraszamy na film. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Mam nadzieję, że uda nam się tego vloga doprowadzić do końca. Tutaj jest torba, która wczoraj przyjechała z apteki. Słuchajcie, pełniusieńka. A o rachunek nie pytajcie. Wszyscy jeszcze śpią. Pogoda za oknem jest po prostu taka, że masakra. Tak leje deszcz. Ja muszę dzisiaj jechać jakieś zakupy zrobić, bo normalnie już w domu zostało tylko światło. Oh no! Patrzę, że moje awokado nie dosięga do wody. Ale wiecie co? Zaraz Wam coś powiem, tylko naleję mu trochę wody. O, dolewam im tu troszkę. Dobra, jest. Git. Wiecie co, w tym roku ta grypa jest jakaś strasznie dziwna. Ja jeszcze takiej grypy to nie miałam. O Jezu, jakie mam brudne okulary. Ale to nie, zaraz wytrę. Normalnie grypa to przecież jest taka gorączka i w ogóle, a tutaj ta gorączka nie dochodzi do jakiegoś apogeum wielkiego, bo to jest 37,5 to max. I to wszystko tak stopniowo narasta. Najpierw wszystkie mięśnie bolą i tak dalej. Człowiek jest taki niedożycia. Mnie strasznie wczoraj bolała głowa. Słuchajcie, mnie tak bolała głowa, że ja nie byłam w stanie tej głowy z poduszki podnieść. Kaszel zaczął mi się dopiero wczoraj wieczorem, a dzisiaj do tego czuję, że dochodzi jakiś katar. To tak wszystko jakoś tak dziwnie. Mówię Wam, zwariować idzie. Uciekam jeszcze jakieś prochy wziąć i muszę się jakoś trochę postawić, bo jeden dzień poleżałam w łóżku i powiem Wam, takie tyły, że Matko Boska. Ale jak to mówią, mamy nie biorą wolnego. I chyba coś w tym jest, bo no bo jakoś to trzeba ogarnąć. Matylda chrapie. Boże, jak ona mnie wczoraj pilnowała. Calutki dzień, słuchajcie, ze mną na górze. Nie poszła nawet na chwilę, tylko tyle co siku i z powrotem na górę. Ja mówię, Boże, jaki to jest wierny pies, to aż po prostu niewiarygodne. Dobra, znikam. Zebrałam się pomalutku i jadę do sklepu na takie naprawdę bardzo, ale to bardzo szybkie zakupy. Najpotrzebniejsze rzeczy i wracam do domu. No ktoś musiał, no ten kto się czuje najlepiej, ten jedzie. No i tak powiem Wam szczerze, myślę coś nad jakimś szybkim obiadem, ale normalnie nie wiem, czy ja dzisiaj nie kupię jakiejś pizzy mrożonej czy coś. Nie mam siły gotować, a chyba też nie wszyscy mają siłę jeść nie wiadomo czego. Pogoda, wiecie co, nie wiem, takie przedwiośnie. Pada, świeci słońce, a coś słyszałam, że jeszcze, Jezu, ja tak te włosy poprawiam, bo wiecie co, ja mam teraz taką szopę po tych falach, że masakra, jak to rozczesałam ci, to się mało, no prawie się w drzwi nie zmieściłam, jak król lew. Ale to nic. On jedzie przede mną taki pan, który po prostu jest rekordzistą prędkości. Jak się rozwinął do 30 na godzinę, to było wszystko, ale szanowny pan skręca, także pojedziemy już chyba w miarę normalnie do tego sklepu. No i tak, zapowiadają podobno jeszcze jakieś śnieżyce. Wiecie co, ja nie wiem, ale tak jak mnie wczoraj bolała głowa, to jakby nie to, że ja nie miałam siły wstać, zmierzyć sobie jakieś ciśnienie czy coś, to ja podejrzewam, że wczoraj miałam naprawdę albo wysokie ciśnienie, albo ta cholerna grypa takie ma objawy, bo dzisiaj no nie czuję się rewelacyjnie, wręcz czuję, że to tak jakby się coś jeszcze rozwijało, jakiś katar, nie katar dochodził, ale już mnie przynajmniej ta głowa tak nie boli, a bolała mnie naprawdę dramatycznie. Więc jadę do Biedry, zobaczę co tam w tej Biedronce, zrobię szybko jakieś takie, połapię najpotrzebniejsze rzeczy i wracam do domu, a my widzimy się za chwilę. Wiecie co? Ubieram czapę, bo naubierałam się dzisiaj w ogóle jak cebula, żeby się jeszcze nie doprawić.
Ale powiem Wam, że kolejny warzywniak mi zamknęli. Miałam tutaj taki fajny, niedaleko Kauflandu. I teraz tak jadę, patrzę, on jest pusty. No normalnie szlak by to trafił. Także tak. To już któryś z kolei, no ale tak, jak to ma się opłacać. Jezu, nienawidzę takich portfeli. Słuchajcie, to jest po prostu dramat. Zobaczcie. Otwieracie, o. No i to wszystko po prostu wypada. Już nigdy więcej nie kupię takiego portfela. I teraz muszę, i za każdym razem, jak otwieram w sklepie, to normalnie muszę zbierać to wszystko. Następny portfel, jaki sobie kupię, to będzie ten taki tutaj zamykany. No i powpadało mi tam pod siedzenie znowu pełno tych drobnych. Ja pierdzielę. No, to prawda. Fajne teksty. No, to niezłe. Tak, to prawda, że gdyby człowiek miał ogon, to nie byłoby taki bardzo uczucie. Jakieś ładne. Boże, ja myślałam, że to jakaś miska, a to jest lampka. Jakieś fajne klapki. Jakie dyskotekowe. O, po drugiej stronie są jakieś torebki. Idziemy zobaczyć. Takie są. To też ładne. To jest taka bardzo przyjemna w dotyku. Szklanki z podwójnym dnem Tegeslerowej. Ale ja ich nie polecam, bo one nabierają wodę w zmywarce. Kiedyś miałam taką poduszkę i kompletnie nie mogłam na niej spać, a teraz coraz bardziej mi korci, żeby sobie taką wziąć. Obszukałam wszędzie i nigdzie nie ma majonezu. To znaczy jest, ale nie ma winiary, a ja lubię tylko winiary. Nie lubię ani kieleckich, ani tych biedronkowych. I tak stanęłam, patrzę. Chusteczki miałam wziąć, widzicie? Potem się przypomniało, bo popatrzyłam na to dla dzieci. Ale miałam wziąć najzwyklejsze takie domowe. Nie. A to co to jest? O, jakiś brokat do ciała. No elegancki. Do kąpieli, dobra, wiecie co to? Pierdoły, że aż. Znaczy pierdoły, no nie dzisiaj dla mnie, bo nie mam na to siły. Ale na to bym się skusiła. O, a tylko z
kosmetyki marki Joko. O, jakie ładne. Wiecie co, kiedyś wygrałam, a bo to jest pozamykane, kiedyś wygrałam całe pudło w Krzyżówce kosmetyków Joko. To było lata temu, ale pamiętam, że było naprawdę fajne. Tylko ja nie wiem, co to jest. Czy to jest cień, bo to jest jakiś tester? Nie, to jest cień do oczu, bo tak nie wiedziałam, czy to jest bronzer. Boże, co ja gadam, bronzer, róż. Ale to wam polecam, bo to jest takie dość ciekawe. Dobra, moi drodzy. Idę po te chusteczki do nosa, bo zaraz będziemy wycierać w rękach, jak tak dalej pójdzie. Cześć, chłopaki. Dobre sianko. Klaksonek tam wsuwa. Kluniu. Wiecie co, ja myślę, że wy na chwilkę możecie pójść. A gdzie reszta brygady? Toki buziak dla widzów. Też chciałeś dać buziaka widzom? Ojej, jaki serdeczny. Alwuś, czy ty się dobijesz tu dzisiaj do mnie? Nie, nie puścisz go? No dobrze. Wiecie co? Tak się w ogóle zastanawiam, czy je puścić, no ale chyba je puszczę, bo sprawdziłam przed chwilą pogodę. To od jutra to w ogóle jakieś śniegi. Boże, jak chętnie wybiegają. Chodźcie. Klaksiu. Klaksiu nie idzie. Klaksiu jeszcze musi się załatwić. Proszę zamknąć oczy, bo klakson się załatwia. Jeszcze w domku. Przyszedłeś sprawdzić kieszenie? No nie, nie mam nic, kochany. Tej kieszeni też nie mam. Ła, użarłeś mnie w palca. Uzarłeś mnie w palca normalnie. Idź troszkę trawki poskup. Wiecie co, jestem w domu, dojechałam. Trochę związałam włosy, bo już na tą szopę nie mogę patrzeć. Ale nieważne. Wiecie, jaką miałam dzisiaj dziwną sytuację w Biedronce? Wszedł facet, motocyklista w kasku normalnie. No i robił zakupy, ale cały czas miał ten kask na głowie. I podeszła do niego kobitka. Łyczek koniecznie musi być. I podeszła do niego kobitka i go prosi, żeby ściągnął ten kask, bo... Czekajcie, jak ona mu to powiedziała, bo ja przy tym stałam. Żeby jego wizerunek był widoczny na kamerach, czy coś takiego. A on powiedział, że nie, nie ściągnie. I wiecie, że go ochroniarz wygonił z tej Biedronki? Normalnie jakieś jaja. Jakieś jaja, jeszcze czegoś takiego to w życiu nie miałam. Także wiecie, jakbyśmy sobie te fajne maseczki założyły na twarz, te tygryski, panterki, czy coś, by nam się przypomniało, że nie mamy bułek i chciałybyście kupić w Biedrze, no to byście nie kupiły, bo wasz wizerunek byłby niewidoczny, także tak mnie to trochę rozśmieszyło, powiem wam szczerze, bo facet normalnie robił zakupy, nawet nie brał koszyka, tylko parę rzeczy jakieś tam. No i stwierdzono, że jego wizerunek nie jest w kamerach ujawniony i nie może robić zakupów w sklepach. Ale inwigilacja, co? A jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy. Słuchajcie, ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za te przesyłane życzenia zdrowia i w ogóle jesteście cudowni, jak to jedna z was napisała w komentarzu, że o, jaka grupa wsparcia. No, uwierzcie mi, że wczoraj byliście moją ogromną grupą wsparcia. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Serce rośnie, aż chce się nagrywać dla takich ludzi. Także powiem wam, że jesteście mega. Zresztą jak zawsze, ja mam tylko fajnych ludzi. Pozdrawiam was z tego miejsca. Życzę wam zdrówka, żeby was nie dopadło, bo ja nie wiem, co się dzieje, ale teraz to jest chyba w ogóle taki czas, moment, że jest wyjątkowo dużo zachorowań, bo naprawdę... I pisaliście mi w komentarzach, że bardzo dużo ludzi teraz choruje i gdzie nie oglądałam, a wczoraj trochę tak pooglądałam tego YouTube'a, no bo z racji tego, że leżałam plackiem, to trochę pooglądałam, to każdy gdzieś tam chory,
I to powiem wam szczerze, jeszcze że... Jeszcze na chwilę. Dziecko moje już poszło, stwierdziło, że na razie nie jest głodne. Reszta też się jakoś na razie nie pisze na jedzenie. Powiem wam szczerze, że mi też się na razie nawet nie chce tej pizzy grzać. Może później jakąś bułkę. Tak, żeby tych prochów wszystkich nie brać na pusty żołądek. Jeszcze dopiję kawkę. Bo mam tu na... Wiecie, że wczoraj nawet kawy nie piłam. Za to dzisiaj mi tak smakuje, że o Jezu. Także tak, a idę zaraz zmienić pościel, bo normalnie takie poty były w nocy, że masakra. Dlatego koniecznie zaraz ją zmienię, wstawię pranie. Tylko to pierwsze się skończy, bo coś tam córka pierze. Nawet nie wiem, co, nie zaglądałam. No ale dobra. I tak, moi drodzy. Jakoś musimy przetrwać ten dzień. Nad czym tak myślisz? Tak wczoraj pilnowałaś matki przez cały dzień, tak? Taka byłaś dziewczynka pilnująca. O co chodzi? Ty chyba widzisz alpaki przez okno i chciałabyś do nich polecieć na chwilę, co? A jak? Alpaczki są? Ale dychasz ciężko. Gorąco ci, co? Co, matuchu? O Boże, taki oczko biedne. No, hal cudowny taki. Moja, wczoraj calutki dzień przy łóżku. Boże, aż mi szkoda było. Już tak mówię, idź się coś napij, idź się wysikaj. Nie, cały dzień przy łóżku. Boże, najwierniejsze normalnie stworzenia. Tutaj oczko wyczyścimy, tak. Taka moja dziewczynka. Wierny jak pies, no. Święte słowa. Człowiek by się 10 razy znudził, a ten biedny pies leżał i czekał. Ojejku, jejku. Chodź, puszczę cię troszkę, pójdziesz do chłopaków, dobrze? Chodź, pójdziesz, trochę się przebiegniesz. Chodź. Hej, ostrość, jesteś gdzieś tu? Nie ma. A czemu tak? O. A, to ja sobie coś rozkręciłam. No, czekajcie, ja tu zamknę drzwi, bo muszę kota gonić, bo mi wszystkie kwiaty obgryza, a boję się, żeby nie trafił na jakiegoś trującego, bo przecież ja tu nie mam zbyt wielu egzemplarzy, które są trujące. Przyniosłam oczywiście chusteczki do nosa i zaraz się biorę za tą zmianę pościeli. Ale wiecie co? Do tej pory było tak, że jak chorowaliśmy, to zawsze, ale to zawsze przez te wszystkie lata było tak, że jak brało mojego męża, to nigdy nie brało mnie. A tym razem położyło nas niemalże równolegle. Pierwszy raz od tylu lat. Zawsze byliśmy tak, ja to się śmiałam, że zawsze mogliśmy się tak uzupełnić, bo jedno leżało, drugie mogło zająć się wszystkim i wszystko ogarnąć. A tym razem pierwszy raz od tylu lat rozłożyło nas razem, równocześnie. Także powiem wam, nieźle, nieźle. Ale już wam tu nie będę przynudzać na temat tych chorób. Mam nadzieję, że... Chociaż ja podejrzewam, że to się tak szybko nie skończy, że to się jeszcze... Że to jeszcze ostatniego słowa nie powiedziało. No i co? No i myślę, że w tym vlogu... Wiecie co? Tak się zawiesiłam, bo patrzę, że na Epi Premium mi kropelki wody wiszą. Czyżby to... Bo był któryś kwiatek, prawda? Który jak miał padać deszcz, to kwiatek płakał, takie kropelki wisiały. Ja nie wiem, czy ja go nie przelałam, ale chyba nie. To tak by to... Czekajcie, ja to zobaczę. Nie no, przelać go nie przelałam, ale go tak dość mocno wczoraj... Nie wczoraj. Przedwczoraj go podlałam, bo już tak miał dość sucho. A one są takie dość odporne. Ale pierwszy raz widzę właśnie na Epi Premium kropelki. Na kilku listkach normalnie wisiały kropelki wody. Także tak, moi drodzy.
Ty to jesteś cwaniara. Chciałam pokazać wszystkim, jak chrapiesz, ale ty się nie dasz złapać na gorącym uczynku. O Jezu, nie przeszkadzać. To dobra. Wczoraj się napilnowałaś za wszystkie czasy, to dzisiaj ja będę ciebie pilnować, dobrze? Nie ma połączenia z psem, nie ma kontaktu. Wiecie co, coś wam powiem. Ja to jestem chyba z epoki kamienia łupanego, albo jeszcze tam kilka epok wstecz, bo ja dopiero kilka dni temu sobie w ogóle pobrałam tą aplikację, moja Biedronka, czy jak ktoś tam nazywa. Oczywiście z Biedronki korzystam z tej karty i tak dalej. I powiem wam szczerze, że tutaj jest ten dział Biedronka Home. I zobaczcie, na przykład takie te widelce, nie wiem czy to widać, złote. No jak tam macie tą aplikację, to wiecie o co mi chodzi, a jak nie wiecie, to sobie zobaczycie. 229 zł w promocji, 269 zł bez promocji. Powiem wam, że te ceny to są takie całkiem, kurczę, wcale nie małe. No jak na biedronkowe produkty, umówmy się, tutaj 400-500 zł garnki. W ogóle zamawiał ktoś z was któryś z tych rzeczy? Bo dlaczego się pytam? Bo one nie wyglądają jakoś tak tandetnie. Te rzeczy wyglądają tak dość, ale ceny też są takie dość. Ceny są jak w Zarze, czy jak gdziekolwiek indziej, to już w Ikei można kupić dużo taniej. Ale wiecie, no to taniej to nie zawsze jest takie, że no próbuję tutaj coś nowości. A no to w nowości są właśnie te sztućce, te garnki. Zaparzacz do kawy, herbaty, talerze, pufy są fajne. No i takie nawet niedrogie. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Takie o, kwadraciaki, takie gdzieś na przedpokój czy do sypialni, nawet w różnych kolorach. I one są po 69 zł. To takie dość nawet konkretne. A jaki je roz... jak... Pufa jest stabilna i może utrzymać udźwig nawet 120 kg. No to tak spoko. Jeszcze się zmieszczę. Sorry, jakby się kto pytał. Dobra, idę przebierać tą pościel, bo już tak zasiadłam niebezpiecznie, że zaraz nie będę miała siły. Okej, pościel przebrana, ale powiem wam, że jakbym miała chociaż jeszcze jedno łóżko do przebrania, to już bym nie dała rady. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym to już wszystko. Ja biorę się za montowanie tego vloga, żeby się wyrobić do 18. Dziękuję wam serdecznie za wszystko. Dziękuję wam, że jesteście. Dzięki za łapki w górę, komentarze, które uwielbiam czytać. Pozdrawiam was serdecznie. Do jutra. Cześć, pa.